Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj na odcinek, w którym wyjaśnimy sobie, jaki rodzaj oleju MCT wybrać. Czy w proszku, czy może w płynie i jakie są między nimi różnice. Zapraszam. Olej MCT, szczególnie w kręgach niskowęglowodanowych czy ketogenicznych, jest coraz bardziej popularny. Jest to kwas MCT, czyli medium chain triglyceride, średnio łańcuchowe tłuszcze nasycone i ma masę wartości prozdrowotnych, przyspieszających ketogenezę i innych. Na ten temat nie będę dzisiaj mówić, bo taki film o tym, czym jest MCT i czym się kierować wybierając go, już nagrałam. Natomiast dzisiaj zajmiemy się różnicą pomiędzy MCT w płynie, a MCT w proszku. I tak naprawdę podam Wam cztery różnice, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli decydujemy się na jeden bądź drugi. Bo tak naprawdę na jeden i drugi w naszej kuchni jest miejsce, w zależności po prostu od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chodzi o jakby olej, to tutaj tak naprawdę mamy zazwyczaj 100% właśnie oleju. Czy to z kokosa, czy z palmy. Moim zdaniem lepsze są zazwyczaj z kokosa. Tu mamy czysty MCT, kwas kaprylowy, czyli C8. O tych różnicach właśnie mówiłam w poprzednim filmie. To jest według mnie C8 jest najlepszym olejem MCT. I tutaj po prostu w składzie mamy czysty C8, właśnie kokosowy kwas kaprylowy. To jest olej kokosowy, olej MCT kokosowy z firmy Biketo, którą to firmę Wam polecam i z nią ostatnio współpracuję i sama stosuję ich produkty, bo są naprawdę bardzo dobrej jakości. Wszystko jest organiczne, bio, z certyfikatami. Natomiast jeżeli chodzi o proszek, to tutaj jeżeli mamy również, ja akurat mam tutaj unflavored, czyli właśnie bezsmakowy, więc bez żadnych dodatków smakowych, czysty MCT w proszku. Natomiast w składzie mamy również błonnik akacjowy. I to jest zupełnie normalne, ponieważ jak powstaje ten olej MCT w proszku? On powstaje przez tak zwane suszenie rozpyłowe, podobnie jak mleko w proszku na przykład, z tłuszczu, czyli z oleju MCT w płynie powstaje olej MCT w proszku, dlatego zawsze MCT w proszku będzie też trochę droższy i w procesie tego suszenia rozpyłowego potrzebujemy też nośnika błonnikowego. Jednym właśnie z lepszych, z najbardziej jakościowych nośników jest właśnie błonnik akacjowy, więc każdy MCT w proszku będzie miał dodatek tego błonnika i to nie jest nic złego, bo tak naprawdę dodatkowo gdzieś tam wzbogacamy swoją dietę od razu o błonnik, który jak wiemy jest bardzo korzystny w naszym żywieniu. Przejdźmy do tych czterech różnic pomiędzy olejem i proszkiem. Pierwsza i moim zdaniem najważniejsza to jest to, w jaki sposób trawimy olej MCT. Do oleju MCT nieraz trzeba przejść też adaptację, ponieważ on bardzo szybkim jest źródłem energii, więc jeżeli na przykład ktoś nie jest, jakby jego układ trawienny nie jest przystosowany do oleju MCT, nie jest zaadaptowany do tego rodzaju paliwa, to po prostu możemy dostać biegunkę. Jeżeli już się do tego zaadaptujemy, to bez problemu nawet większe ilości oleju MCT możemy stosować i jest to jak najbardziej ok, ale są osoby, które mają szczególnie wrażliwy układ pokarmowy i u niektórych olej MCT w płynie może powodować chociażby to biegunkę, czy na przykład jakieś bóle brzucha, a nawet takie mdłości po spożyciu. Nie jest to częste zjawisko, ale jeżeli u kogoś tak się dzieje, to wtedy skorzystanie z MCT w proszku sprawia, że tych dolegliwości zazwyczaj się pozbywamy i one po prostu nie występują. Więc jeżeli mamy problemy z trawieniem oleju MCT w płynie, to polecam przerzucić się na proszek, bo jest on po prostu łatwiej trawiony i nie powoduje tego typu dolegliwości. To jest pierwsza różnica. Kolejna różnica to jest taka wygoda stosowania.
I mam tu przede wszystkim na myśli stosowanie oleju MCT jako takiego dodatku, kiedy na przykład jesteśmy na mieście, w podróży, gdzieś wyjeżdżamy, bo wiem, że wiele osób w ten sposób też korzysta z oleju MCT. I w takim wypadku po prostu olej MCT wpłynie, może nam się gdzieś rozlać. Mi on się kiedyś właśnie rozlał, mimo że wydawało mi się, że zakręciłam dobrze butelkę. Dlatego tutaj o wiele wygodniejszy jest podczas takiego podróżowania MCT po prostu w proszku. I to pod kątem wygody jest jakby taka różnica. Natomiast kolejna rzecz to jest kwestia właśnie konsystencji. MCT jeden i drugi jest tutaj bezsmakowy, więc jakby tutaj smak nie jest tak ważny, ale jeżeli dodamy sobie na przykład do koktajli, czy na przykład do kawy kuloodpornej MCT, to ten w proszku będzie nam dawał taką konsystencję zdecydowanie bardziej kremową, śmietankową. I to jest na pewno duży plus dla niektórych osób. No i też jeżeli mamy na przykład, chcemy sobie zrobić kawę kuloodporną, a nie mamy blendera, no to taki MCT w proszku wystarczy wymieszać i ta konsystencja będzie fajna. Natomiast tutaj, jeżeli dodamy sobie po prostu MCT w płynie, no to zdecydowanie lepiej to smakuje, jeżeli go mamy szansę również dodatkowo zblendować. Więc ja do koktajli, do kawy, może do maczy kuloodpornej polecam raczej proszek, jest to po prostu wygodniejsze, ale z kolei, czy na przykład jeżeli, nie wiem, chcemy do jakichś wypieków czy tego typu rzeczy go dodać, to również ten proszek sprawdza się lepiej. Ale z kolei, jeżeli na przykład robimy sałatkę i polewamy ją sobie jakimś dressingiem z olejem MCT również, no to MCT w płynie będzie lepszy. Dlatego ja używam u siebie w kuchni zarówno jednej, jak i drugiej wersji. No i właśnie ostatnia rzecz to jest ta jakość. Jeżeli wybieracie produkty z firmy Biketo, to jestem spokojna, że jakby obydwa są świetnej jakości. Natomiast jeżeli gdzieś kupujecie, to po prostu zwróćcie na to uwagę, że w jednym i w drugim składzie mogą być różne rzeczy, natomiast zazwyczaj no tutaj producent za dużo nie może włożyć, bo jest to płynne i po prostu trudniej jest coś przemycić, ale już zupełnie inaczej jest z tłuszczem MCT w proszku, więc po prostu warto wybierać dobrej jakości te produkty albo korzystać już ze sprawdzonych marek. No dobrze, to tyle w temacie tego, jaki olej MCT wybrać. Dajcie proszę znać, jaki olej Wy używacie, czy próbowaliście już MCT w proszku, bo on jest troszkę krócej na naszym rynku, także myślę, że jeżeli nie, to najwyższy czas, żeby skorzystać również z tej wersji. A ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!